Były życzenia, opłatek i kolędowanie. 24 grudnia o godzinie 15 w hali Millennium rozpoczęła się koło Brzeska Wigilia dla Samotnych. Apel nasz do osób samotnych przede wszystkim, bo ta Wigilia z przeznaczeniem jest dla osób samotnych, ale oczywiście my zapraszaliśmy wszystkich, trafiła i jest bardzo dużo Kołobrzeżan, ale także mieszkańców naszego powiatu, co nas niezmiernie cieszy. Miejsca jest dla wszystkich. Jak szacują organizatorzy, w Wigilii uczestniczyło około 400 osób. Ja jestem tak przez przypadek, bo moja mama była kiedyś tutaj, ale mamę mam w szpitalu i jestem sam. Miałem jechać do brata do Świnoujścia na Wigilię, ale zostałem sam i tak wyszło, że sobie przysiadłem. Jestem osobą samotną i nie podoba mi się, że teraz się robi tak, że rodziny sobie przychodzą, nie? I idą. Bo pierwszy rok, jak byłam, to było naprawdę dla samotnych. Było pół mniej stolików, tak bardzo uroczyście, a teraz to takie jest cwaniactwo po prostu. Jest pan po raz pierwszy tutaj, czy kolejny? Po raz pierwszy. Jak pan trafił? Skąd pan się dowiedział, że jest taka Wigilia? Znaczy to było ogłoszenie takie. To jest niepowtarzalna atmosfera. W domu wiadomo, że jest dom, ale tutaj sam pani słyszy. Pięknie śpiewają, spotykamy się ze znajomymi. Ja też jestem samotna, chodzimy do tego klubu seniora. Tak żeśmy się zmówili, przyszliśmy tutaj. To jest taki jeden wyjątkowy dzień w roku, kiedy każdy powinien poczuć tą rodzinną atmosferę i za sprawą tych ponad setki wolontariuszy nam się to udało. Bo przygotowania do Wigilii, jak wielokrotnie zaznaczali organizatorzy, nie tylko dla samotnych, trwały od 3 miesięcy i wymagały zaangażowania wielu osób. Sponsorzy, darczyńcy, ogrom ludzi, którzy nam pomogli zebrać produkty, a także wsparli nas przede wszystkim, tą pomocą taką fizyczną. Tak, bo tej pracy było bardzo dużo, bo to jest sekcja kelnerska, to są kucharze, to jest sekcja gospodarcza, dekoracyjna, osoby porządkowe, które pilnują tutaj porządku, tak więc naprawdę to był ogrom ludzi. I ci ludzie przygotowali samą halę, zapewnili świąteczną oprawę, wreszcie wydali 12 wigilijnych potraw. Jesteśmy przygotowani już na wydanie wszystkich potraw na stoły, także mamy bardzo dużo kelnerów, nie będzie najmniejszego problemu, żeby wszyscy dostali szybko, ciepłe potrawy. Potrawy wigilijne. Potrawy, które były przygotowywane od kilku tygodni. Pierogi robiliśmy, barsz robiliśmy, kompot suszu robiliśmy, łazanki, kutie, ciasta nawet piekliśmy. Około 2000-2500 pierogów. Wszystkie pierogi zostały ulepione ręcznie. No, mieliśmy dużo pań, które właśnie tą pracę wykonały. Zadowolenie to, że możemy jeszcze komuś coś w życiu pomóc. Najpierw ciężko pani pracowałyście, a teraz jesteście też tutaj, bierzecie udział. Ciężko pracowaliśmy, a teraz bierzemy wspólnie Wigilię, w tym się bardzo cieszymy. Wigilia dla samotnych już za nami, a jej organizatorzy zapowiadają kolejne tego typu wydarzenie. 21 kwietnia chcą w Kołobrzegu zorganizować wielkanocne śniadanie.